Księga Rodzaju, te pierwsze wersety, to jest zadziwiające. To rzeczywiście jest coś takiego, co tylko Bóg mógł wymyśleć, można tak powiedzieć, bo to jest z jednej strony bardzo przypomina pewne takie koncepcje mitologiczne, nazwijmy, ale z drugiej strony w swoim takim najtwardszym jądrze ten opis jest jakby zupełnie odmienny. Ave Maris Stella, Dei Mater Alma. Bo już tam w pierwszym zdaniu w ogóle po prostu wszystko jakby zupełnie zmienia. Bo w pierwszym zdaniu w Piśmie Świętym jest napisane, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A niebo i ziemia to jest taki tak zwany meryzm. To jest taki dla Żydów właściwy sposób wysławiania się, że żeby wyrazić jakby całość, to się wyraża przez podanie tych punktów końcowych. Tak jakby mówili na przykład od Dan do Berszeby, czyli jakby od południa do północy do południa. Niebo i ziemię stworzył Bóg, czyli stworzył wszystko. To wszystko, co jest po prostu. Tak? Wszystko, co się tam mieści na nich, to stworzył. Natomiast dlaczego jest to takie zadziwiające? To sama ta koncepcja, słowo, tam czasownik używany i tak dalej, który dotyczy w ogóle tego działania Bożego, jest taki specyficzny, bo on jest używany w kontekście i w takim, można powiedzieć, on jakby nadaje temu działaniu Bożemu status czegoś zupełnie innego niż to przetwarzanie ludzkie. Że on właśnie ma charakter właśnie czegoś, co jest nie przetwarzaniem, przejściem z jednego stanu do drugiego, z jakiegoś substratu, kreowaniem czegoś poprzez tylko nadawanie pewnej formy, tylko jest właśnie prawdziwym kreowaniem, w sensie stwarzaniem. Jest właśnie wprowadzaniem do istnienia jakiejś tam postaci, którą Pan Bóg potem znowu jeszcze dodatkowo jakoś tam formuje, ale jest ten właśnie pierwszy moment zupełnie zadziwiający. Natomiast tam są pewne elementy, które trochę przypominają mitologię, w takim, znaczy to też no nie dlatego, że to jakoś jest powiedzmy niedoskonałe dzieło czy coś, tylko pewnie właśnie po to, żeby ułatwić ludziom na tamtym etapie rozwoju umysłowego i duchowego, żeby ułatwić przyjęcie objawienia. A jakie tam są podobieństwa? No bardzo ciekawe jest na przykład to, że ta wizja właśnie tego porządkowania świata, bo tak jest, Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, a potem ziemia jest pusta, próżna i Pan Bóg tam potem to wszystko jakoś tak porządkuje, wypełnia. I właśnie to porządkowanie, tam jest bardzo istotna rola nadana wodzie. To można sobie wrócić właśnie do tych pierwszych wersetów, tak ta Bazylika wraca do domu, przeczytać sobie te pierwsze wersety Księgi Rodzaju i zobaczyć, jak istotna jest woda tam w tym procesie. Dlaczego woda? A dlatego woda jest tutaj taka mocna, jest takim powiedzmy elementem łączącym, takim łącznikiem pomiędzy objawieniem i pomiędzy mitologią i też pomiędzy tymi pierwszymi stawami filozoficznymi. No bo pierwszy filozof Tales właśnie mówi, że wszystko składa się z wody. Że woda jest tym zasadniczym elementem, takim substratem świata. Taką właśnie zasadą stojącą u podstaw rzeczywistości. Ale z drugiej strony też woda pojawia się w mitach w bardzo różnych, tam pewnie też kulturach, ale przede wszystkim tam w Babilonii na przykład, czy na przykład w Egipcie, to tam woda jest tym elementem, z którego się właściwie świat jakoś rodzi. Woda jest tym, taka prawoda, można powiedzieć. Też i potem w systemach tych pierwszych filozoficznych, to nie tylko u Thalesa. Właśnie woda jest takim elementem, który jakoś pierwsza jakoś się pojawia. No bo woda też ma taki charakter takiego chaosu, takiego jakiegoś nieuporządkowanego jakiegoś elementu, który przybiera jakby dowolną formę. I właśnie to stwarzanie świata to jest tylko formowanie tego elementu nieuformowanego. I to potem w różnych systemach filozoficznych będzie się jakoś tam, ciągle się to będzie pojawiało. To jest bardzo ciekawe. I też ojcowie Kościoła będą potem, pracując przecież w ramach pewnego tego już zastanego poziomu jakiegoś umysłowego, będą tylko jakby, oni nie będą z tym walczyli tak za bardzo, tylko będą mówili, że no tak, to wszystko się zgadza, tylko że ten substrat, ta woda też została przez Boga stworzona. Że owszem, Pan Bóg to uformował, tą prawodę, tą chaotyczną jakąś materię, ten chaos uporządkował, wprowadził ład, ale jednak ten substrat też jest od Boga. I to tylko to jakby dodadzą. I to jest właśnie też w pierwszym zdaniu Pisma Świętego. To jest największa rewolucja jest w porównaniu z mitami. Bo w mitach jest, że na początku jest jakieś takie nie wiadomo co, i nagle tam coś się stało. A potem to już jakoś poszło. Tam było takie nie wiadomo co było, potem coś się tamtego, a potem już się dalej coś poszło. I fizyka trochę będzie podobnie mówiła, że na początku jest takie nie wiadomo co, jakiś tam taki trochę chaos, takie jakieś różne, nie ma żadnych struktur, coś tam jest takiego i potem nagle się coraz więcej i nagle po prostu się to wszystko tak... To jest bardzo podobna idea, tak? To też jest ciekawe, że współczesna fizyka tak nie jest w stanie odejść tak bardzo mocno od tych
różnych tych rzeczy. Czy to odpowiedziałem, czy tam, bo jeszcze coś nie wiem, czy to pytanie jeszcze tam może miało sobie jakąś głębię, której nie uwzględniłem? Nie? To już mniej więcej. A jakim czasem stanie tego opisu biblijnego? Jak to się ma do tego VII wieku? W sensie tekstu objawionego, kiedy on tam powstał, no to zasadniczo w jakiejś tam postaci takiej literacko tam jakiejś tej, no to on tam nawet może być młodszy. Natomiast tak zasadniczo, no to na pewno starszy jest w sensie objawionego przez Boga. Także no to objawiony jest przez Boga na pewno wcześniej zdecydowanie. To już jest kwestia właśnie tego, że mówienie o takich rzeczach jest trochę takie niebezpieczne, bo my też tak nie wiemy, co tak naprawdę ci ludzie w jakimś stopniu zapamiętali z tego pierwotnego objawienia, z tego, co wiedzieli tam z raju, prawda? Badania Pisma Świętego są bardzo niebezpieczne, bo one będą pokazywały, że to wszystko to jest dzieło człowieka i że to... znaczy to dlatego, że jeżeli się nie ma takiego ducha wiary, do ducha nadprzyrodzonego, to tak będzie często, będą takie wnioski z tego, że te teksty są przecież młodsze, bo tak z punktu widzenia jakby samego literackiego, to nie są te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju najstarsze, w sensie jakby samego języka używanego i tych sformułowań. Na przykład w Księga Jozuego są takie bardziej archaiczne na przykład teksty. Niż na przykład tutaj, gdzie jest już to wszystko tak bardzo zmatematyzowane, tak zracjonalizowane, pięknie ułożone symetrycznie, tak w pewnych harmoniach. Tam widać to w tym Heksameronie, w tym dziele stworzenia w ciągu 6 dni. Tam przecież te pierwsze 3 dni to jest dzieło porządkowania, potem następne 3 dni to jest dzieło wprowadzania pewnych elementów, czy takiego wypełniania tych przestrzeni, które zostały uporządkowane. Tam wszystko jest po prostu bardzo, bardzo ładnie, tak racjonalnie to wszystko opisane. Ale jakby dla nas najważniejsze jest to, że tam jest jednak pewna głębia teologii, której na przykład współczesna ta modernistyczna biblistyka nie powie. Bo tam się okazuje, jak się to analizuje, tylko właśnie w taki naprawdę katolicki sposób, znalazłem jakieś tam książce takie jeszcze przedsoborowej, ale takiej dość młodej, że tam są takie, okazuje się jakby, że są trzy takie punkty, takie zasadnicze, gdzie jest jakaś Boża interwencja, tak? Taka wyjątkowa, no po prostu użycie jakiegoś czasownika, to nie da się tak tego w naszym polskim tekście, tego nie widać. Po pierwsze to jest samo stworzenie świata, po drugie to jest stworzenie życia, po drugie to jest stworzenie człowieka. To są trzy takie momenty, gdzie jest ta Boża interwencja taka powiedzmy bezpośrednia. Tak wynika z tych te katolickie takie powiedzmy analizy tego tekstu, niezarażone modernizmem, uwielbieniem dla protestantów i tak dalej, pokazują to właśnie coś takiego, że te trzy momenty są jakoś wyróżnione. Stworzenie świata, stworzenie życia i stworzenie człowieka. Natomiast wszystkie inne rzeczy, no to są też, no, mogą się przyzbywać w jakiś tam sposób, jakieś naturalne procesy mogą zachodzić, tak? Nie jest to jakoś sprzeczne z wiarą katolicką, tam przecież to, że jakieś tam planety powstają z jakiegoś tam obłoku, tam jakiegoś gazu czy coś, no to nie musi to przecież być stworzone od razu, nie? W jednej całości. Ja mam pytanie na rozgrzewkę. Jaki jest, ksiądz nawiązał do liryzmu, jaki jest księdza ulubiony polski poeta? Ulubiony poeta, tak? Tak, pierwsze pytanie. Czy jest? A drugie pytanie jest takie, która dziedzina fizyki jest księdzu najbliższa, jeżeli chodzi o naukę fizyki? Dobrze. Czy tak, jeżeli chodzi o powiedzmy pisarza, to raczej tam poetą może nie był tak bezpośrednio. To najbardziej lubiłem Stanisława Lema, dlatego że on łączył bardzo dużo wątków filozoficznych w dziełach, które nawet często jest on sam o tym pisał, mówił, kiedy jeszcze żył, że był na przykład traktowany w jakiś różnego rodzaju tam w opracowania dotyczących literatury pisarzy jako bardziej jako filozof niż jako pisarz jakichś opowiadań science fiction, właśnie dlatego, że one są tak pełne nawiązań do konkretnych filozofów i są tak dobrze często osłony tej filozoficznej jakoś pomyślane, ale przede wszystkim, ale tam jest właśnie, to przecież w niektórych, to nie we wszystkich, bo tam jest ogromne bogactwo różnych też i gatunków i właściwie jakby inne zupełnie, można powiedzieć, jakby różne obszary osobowości tego pisarza są widoczne w różnych dziełach, ale widać, że w niektórych opowiadaniach, czy tam w niektórych dziełach widać to, że bardzo dobrze operuje językiem, prawda? Że jakieś tam słowa, jakieś tam nowe wymyśla, że potrafi jakoś tak... Są takie fragmenty, które niewątpliwie by można zaliczyć było do poezji u niego, na pewno tam jakieś są jakieś drobne elementy. Także to na pewno był takim ulubionym pisarzem, a tak poza tym to no, żaden inny, no bo tam żaden inny już nie miał czegoś takiego, tak? Znaczy w sensie to, no można powiedzieć, że o święty Tomasz przecież to jest poeta, tak? No znaczy przecież te hymny dotyczące Najświętszego Sakramentu to jest przecież poezja, tak? Tylko tyle, że taka specyficzna, więc się często tych autorów religijnych się nie jakby traktuje tak, jakby takich trendowatych.
Tak, to samo już można powiedzieć o Janie od Krzyża, który był na tle innych pisarzy XVI-wiecznej Hiszpanii, na pewno wybitnym pisarzem, poetą właśnie, no ale z racji tego, że pisał o Bogu, no to się go traktuje, podejrzewam, że zupełnie jakoś inaczej. Natomiast jeśli chodzi o ulubiony dział fizyki, znaczy ja się zajmowałem grawitacją, się zajmowałem kosmologią, gdzie grawitacja jest, ogólna teoria względności jest tym podstawowym narzędziem i ona rzeczywiście od strony jakiej matematycznej precyzji, takiej harmonii jest jakby dobrze z tych różnych ważnych dzisiejszych tych teorii fizycznych i na pewno odróżnia się właśnie tym, że jest dobrze od strony matematycznej sformułowana. Dobrze to znaczy w tym sensie dobrze, że na bazie samej matematyki, samych równań można jakby nie dochodzi się do jakichś trudności takich, tak? Że jest jakieś takie dziwne, jakieś całki, które nie wiadomo, czy da się, jak się to liczy, w jaki sposób, jaka jest kolejność na przykład całkowania, czy jakieś inne takie rzeczy. Jakby od strony matematycznej jest to dobrze sformułowana teoria, natomiast to wcale nie znaczy, że da się policzyć to, co by się chciało. Właśnie niestety się nie da, dlatego że równania są nieliniowe, dlatego że matematyka po prostu jest tak trudna, że nie da się, od strony takiej praktycznej, że nie da się właśnie zbyt wielu rzeczy policzyć, a odwrotnie jest na przykład w teorii pola, teorii cząstek, która stoi jakby za opisem cząstek elementarnych, gdzie jest odwrotnie, to znaczy da się jakby, tak powiedzmy, praktycznie da się policzyć bardzo dużo, chociaż to są liczenia bardzo trudne, ale da się to zrobić, natomiast problem polega na tym, że nie jest teoria dobrze sformułowana od strony matematycznej. Czyli pewne jakieś tam są takie niuanse, które ją psują. Na pewno ten matematyczny taki powiedzmy taka matematyczna elegancja stoi za ogólną teorią względności zdecydowanie. I to mi się tak bardzo podobało tam. No i ja się też tym zajmowałem. Skoro się człowiek czymś zajmuje, to wiadomo, że zna to jakoś tam głębiej. No też jeżeli się tym zajął, to znaczy, że jakoś bardziej mu to odpowiadało. Bo na przykład innym takim wielkim obszarem, wielką taką ogromną dziedziną, to jest teoria ciała stałego, prawda? No to też jest coś, co teoria właśnie tych cząstek, czy oddziaływań, czy wysokich energii, to z jednej strony, tam to właśnie ci stałocielcy, no i powiedzmy tam jakaś grawitacja, kosmologia. Akurat w Polsce to jest jeszcze tak, że Uniwersytet Warszawski w ogóle po wojnie był odtwarzany przez właśnie relatywistę, przez profesora Infelda, zresztą współpracownika najbliższego Alberta Einsteina samego i dlatego tutaj zawsze tych relatywistów, właśnie tych ludzi od grawitacji było dużo takich wybitnych. I ja też miałem wykłady z nimi, więc to była jakby taka ściągłość taka, tak? Natomiast jeżeli chodzi o stałocielców czy jakichś tam cząstkowców, oni często na wojnie gdzieś tam zginęli, już odtwarzano coś, co się nie wszystko udało tam po wojnie odtworzyć, tak? Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Poza tym te duże eksperymenty wymagają dużych pieniędzy i to też jest jakimś tam ograniczeniem, a w przypadku grawitacji to jest bardziej matematyka, więc jest to takie łatwiejsze. No i też to właśnie sam sposób kształcenia fizyków na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jest bardzo dużo matematyki, a niewiele fizyki, powoduje, że łatwiej potem zajmować się takimi dyscyplinami, które są z definicji dobrze matematycznie opisane, czyli właśnie takimi jak teoria względności chociażby, niż jakieś tam inne. Tak? Fizyka statystyczna jeszcze tak powiedzmy też jest od strony matematycznej dość to tam powiedzmy jakoś ciekawie to wygląda, a jeżeli chodzi o inne rzeczy, to tak już tam różnie, więc także to tak mniej więcej wyglądało. I też lubiłem na studiach właśnie te przedmioty takie bardzo matematyczne. Analizę lubiłem, najbardziej właśnie analizę chyba lubiłem, bardziej na pewno niż algebrę. To były te moje ulubione przedmioty i no i to tak, można powiedzieć, że będziemy o tym jeszcze mówić, bo to żeśmy jeszcze nie mówili, o takich trzech poziomach abstrakcji, takim jak, dzięki którym dochodzimy jakby do poznania tego, co jest w tym bycie najważniejsze, najgłębsze, właśnie do ujęcia tego, co jest właśnie tą formą, co jest na takim najbardziej podstawowym poziomie, najistotniejsze, najważniejsze, najbardziej jakby właściwe dla rzeczy, ale tym pierwszym poziomem to jest jakby coś, co to jest poznawanie jakby rzeczy, opisywanie jakby w kontekście właśnie fizyki, to jest ta abstrakcja, ten pierwszy poziom abstrakcji takiej fizykalnej. Potem jest ten poziom abstrakcji matematycznej, gdzie się opisuje rzeczywistość jakby z perspektywy takich matematycznych bytów. I potem jest ten poziom metafizyczny. Ja trochę tak w tych zainteresowaniach swoich to przeszedłem, bo właśnie pierwotnie się interesowałem fizyką. Na studiach z fizyki już bardziej matematyka mnie właściwie bardziej pociągała i potem już kiedy robiłem doktorat z fizyki matematycznej bardzo mocno, to wtedy zacząłem się interesować właśnie metafizyką, więc to tak jakby udało się przejść te trzy etapy
właśnie abstrahowania, których będziemy dokładnie mówić, kiedy będziemy omawiali Arystotelesa. Także tak to mniej więcej. No. Ja mam pytanie, czy ksiądz teraz zdając dwie strony tego świata, fizyczną i metafizyczną, to ksiądz musi inaczej patrzeć na ten świat? No inaczej, tak, bo przede wszystkim metafizyka daje bardzo taki głęboki wgląd, bo to się bardzo mocno wiąże potem właśnie z tą kwestią religii. Czyli jakby unika się tego niebezpieczeństwa jakiegoś takiego fideizmu, że ja tutaj coś tam wiem, poruszam się w przestrzeni, jakieś takie, które dobrze można zracjonalizować, jakoś poznać, opisać, a tu nagle przychodzi od Boga jakaś tam wiedza, ja muszę to tak po prostu przyjąć, ja tutaj właściwie nie mam żadnego takiego fundamentu pod to, tak to przychodzi tak nie wiadomo skąd, ja to właściwie nie wiadomo o czym to jest, jakieś takie z kosmosu wzięte, jakieś takie zasady, które są trudne, wymagają jakichś tam wyrzeczeń, i mówią, obiecują mi przyszłość jakoś tam świetlaną w jakimś tam świecie, którego nie umiem sobie wyobrazić. Jeżeli nie ma jakiegoś fundamentu naturalnego, odpowiedniego, racjonalnego, rozwiniętego, to właściwie to ciężko jest przyjąć coś takiego, nie? A nawet jeżeli się to przyjmie, to właśnie brakuje tego fundamentu. To jest trochę tak, jak na przykład u ludzi, bo tak mi się od razu taka nasunęła analogia, jakie podobieństwo, kiedy człowiek o niewypracowanej, naturalnej cnocie przyjmuje cnoty na poziomie tych cnót wlanych, które przychodzą wraz na przykład z korzystaniem z częstym, na przykład z Najświętszego Sakramentu i tak dalej, ale nie wypracował tych cnót naturalnych. To jest na przykład, to jest przykład człowieka, który, no dajmy na to jakiegoś alkoholika, a właśnie brakuje mu cnoty naturalnej, cnot umiarkowania, a cnoty te na poziomie moralnym, czyli cnot umiarkowania, męstwa, sprawiedliwości, roztropności, one są wzajemnie powiązane. One tak rosną jak palce u ręki. Jeżeli po prostu jeden rośnie, no jeden może być dłuższy od drugiego, ale chodzi o to, że zasadniczo, jeżeli nie ma jednego z nich, to nie ma żadnego. Czy przynajmniej w jakimś tam minimalnym stopniu musi być jeden, żeby były inne. Jeżeli czegoś brakuje, no to człowiek, który w ogóle nie ma cnot umiarkowania, to jednocześnie nie jest ani sprawiedliwym, ani też mężnym, też nie jest oczywiście roztropnym. Wobec tego te cnoty się wzajemnie warunkują. I w momencie, kiedy taki człowiek właśnie tkwiący w jakimś tam nałogu, właśnie brakuje mu tej cnoty umiarkowania, to w takim razie brakuje mu innych, brakuje mu tego fundamentu i podstawy dla cnót wlanych. Te cnoty wlane dostaje na przykład umiarkowaną, znaczy umiarkowanie właśnie wlane, czy roztropność wlaną. Cały komplet jakby ten cnót moralnych dostaje wraz z łaską uświęcającą, bo to jest tak zwane, to jest część tak zwanego organizmu nadprzyrodzonego, to też będziemy w ramach omawiania świętego Tomasza mówić i tej właśnie teologii moralnej Tomaszowej, bo ona jest oparta, to mistycznie rozumiana teologia moralna, tak jak też Dominikanie tego uczyli, jest właśnie pewnym, jakby można powiedzieć, takim komentarzem właśnie do traktatu o cnotach. Cnoty i dary Ducha Świętego to jest taka podstawa i z tego się dopiero mówi tam o jakichś grzechach i tak dalej, tak? Także to nie mówi się tak bardzo dużo o tych jakichś tam przykazaniach, tylko właśnie raczej o cnotach, pewnych takich zdolnościach do moralnego działania. I jeżeli brakuje tego fundamentu naturalnego takiego, to nawet przyjmowanie tego od Boga, to jakby przyjmuje się to, owszem, tak przychodzi, bo to nie można powiedzieć, że to nie przychodzi. Tak? Jeżeli człowiek idzie do spowiedzi i warunki są spełnione, ma rzeczywiście żal doskonały czy niedoskonały, ale wyznanie grzechy spowiedzi, żal taki nadprzyrodzony, niedoskonały, to grzechy zostają odpuszczone, rzeczywiście łaska zostaje wlana i cały ten organizm życia nadprzyrodzonego w nim się rozpoczyna, znaczy nowo zaczyna istnieć. Wobec tego też ma jakieś cnoty te właśnie moralne wlane, ale brakuje tych cnót wytworzonych, tych cnót właśnie, które powstają wskutek powtarzania czynności, cnót nabytych. I dlatego te cnoty wlane jakby nie mogą się zakorzenić, one mają jakby ograniczone pole do manewru. I dlatego taki człowiek potem będzie często w praktyce musiał chodzić do spowiedzi, będzie upadał często, ponieważ nie wytworzył w sobie tego fundamentu i ta łaska nie może w nim jakoś się zakorzenić, tak powiem, ponieważ brakuje tego naturalnego fundamentu. I to jest trochę podobnie, że ktoś będzie taki pozbawiony takiego naturalnego przysposobienia jakby do przyjęcia wiary, będzie przyjmował to objawienie Boże, ale on będzie bardzo ciężko w nim, to będzie słabo pracował. Bo jeżeli chodzi o ludzi takich niewykształconych, to oni mają często taką otwartość na te Boże sprawy, a jednocześnie mają taką głęboką jakby takie taką głęboką taką intuicję jakby rzeczywistości, która jakby nie wyklucza tych rzeczy nadprzyrodzonych. A z kolei człowiek wykształcony filozoficznie w tej we właściwym duchu też będzie to łatwo przyjmował. Natomiast najgorzej jest takiemu, który jest wykształcony bardzo mocno na poziomie tym naturalnym, tak, w sensie takiej właśnie jakiejś filozofii, ale takiej niewłaściwej filozofii, jemu będzie wtedy ciężko przyjąć te nadprzyrodzone rzeczy. Mam drugie pytanie do tego wiążące się. Jeżeli się już to wszystko tak zna, to gdzie będzie wiara w tym wszystkim? No bo w zasadzie zostaje wiedza. No właśnie. Absolutnie pewna, że Pan Bóg istnieje, nie uczy.
No właśnie, właśnie jednak zostaje bardzo dużo tej przestrzeni i nie musimy się bać o to, że Panu Bogu zabieramy jakąś przestrzeń, której ta wiara ma, czy co ta wiara ma się w nas rozwijać. A dlaczego? Dlatego, że jakby poznajemy wtedy człowiek, który filozof, który na przykład zna i rozumie i rzeczywiście wie, że jest Bóg, bo rozumie dowody na istnienie Boga. Nie tylko je zna w sensie takiej po prostu ogólnej wiedzy, jakiejś erudycji, ale on rzeczywiście potrafi przeniknąć swoim umysłem. Czyli on rzeczywiście jakby te dowody, można powiedzieć, że on w swojej głowie przeprowadza. I on może rzeczywiście jakby sam sobie udowodnić, że jest Bóg. To jednak, jak się okazuje, wcale nie jest. I to ojciec Garrigou Lagrange bardzo dobrze to tłumaczy. To wcale tutaj nie przestaje wierzyć w Boga, ale na poziomie jakby wiary w Boga, który jest autorem łaski. Bo on wtedy rzeczywiście nie może, bo faktem jest, że nie można jednocześnie wierzyć i wiedzieć tego samego, ale od tej samej strony. Czyli jakby chodzi nie tylko o ten przedmiot materialny, że wierzymy w Boga, czy wiemy o Bogu, ale chodzi o ten przedmiot formalny, czyli z jakiej perspektywy patrzymy na Boga. I właśnie na Boga możemy patrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy właśnie tego, który jest autorem świata, autorem natury, ale też i z perspektywy tego, który jest autorem łaski, autorem życia nadprzyrodzonego, który jest tym, który chce nas obdarzyć łaską uświęcającą, czyli ostatecznie życiem wiecznym, który jest Trójcą i który się wcielił, bo to też wiemy tylko z objawienia, prawda? To jest coś innego. Czy na przykład wierzyć, że wiedzieć, albo też wierzyć w to, że jest jakiś Bóg, który jest autorem świata natury, pierwszym poruszycielem, po prostu na zasadzie takiego dowodu, jak to jest u Arystotelesa, czy też i Tomasza, można powiedzieć, tak? To jest jakby coś zupełnie innego, bo my jakby przez te dowody o istnieniu Boga my nie możemy nigdy dojść do tego, że jest Trójca Święta, że było wcielenie, że ten Bóg chce nas kiedyś w niebie mieć. Z dowodów na istnienie Boga to nie wynika. To jest jakby coś innego i dlatego to się jakby tutaj w żaden sposób nie wyklucza. To znaczy człowiek, który wie, że jest Bóg, to może tylko wiedzieć na poziomie właśnie tego autora natury. Natomiast wtedy już nie może wierzyć w Boga na poziomie natury, ale wtedy może wierzyć w Niego na poziomie łaski i raczej będzie właśnie jakoś ugruntowana poprzez to udoskonalenie natury, będzie ugruntowana wiara i taka cnota będzie jakby, będzie jej pomagało właśnie to w jakichś kryzysowych momentach, właśnie to utwierdzenie na tej naturze i będzie ta harmonia natura i łaska, tak jak jest pewna harmonia między duszą i ciałem, to znaczy człowiek przede wszystkim przecież powinien rozwijać swoją duszę. Tak? To jest dziedzictwo od czasów Sokratesa, też i filozofii greckiej, i to jest dziedzictwo też i chrześcijaństwa, katolicyzmu, nawet takiego tomistycznego, które kładzie nacisk na pewną harmonię między duszą i ciałem. Pierwszorzędna jest dusza, bo jakby ciało idzie za nią. Jakby od duszy zależy, od jej, bo łaska uświęcająca jest jakby pierwszorzędnie, jest przypadłością istniejącą w duszy, jest jakby cechą duszy, prawda? Tak, bo przez duszę my jesteśmy albo zbawiani, albo potępiani, ale ciało jakby idzie za tym. A tutaj na ziemi ciało rzeczywiście pomaga. To jest trochę tak, jak na przykład relacja między duszą i ciałem, to ona wygląda mniej więcej tak, jak jakiś wirtuoz grający na fortepianie. Teraz jakby jakość muzyki nie jest kwestią tylko i wyłącznie doskonałości palców i umysłu artysty, ale również i tego instrumentu. Znaczy, jeżeli instrument będzie wadliwy, jeżeli instrument będzie źle nastrojony, to nawet najlepszy wirtuoz nie będzie w stanie wydobyć pewnych dźwięków. Będzie grał w sposób fałszywy i to nie jest jego wina, można powiedzieć, tylko kwestia instrumentu. Ale my jesteśmy w takiej relacji do naszego ciała, że jednak w jakimś obszarze możemy nasze ciało przysposabiać do działania. Tak? Czy możemy powodować przez takie czy inne działania to, że nasze ciało będzie bardziej po prostu podlegające naszej duszy i tym samym lepiej wykonujące zadania, lepiej służące duszy. I tak właśnie jest też i w tym przypadku, że my mamy rozwijać oczywiście to, co jest nadprzyrodzone w pierwszej kolejności, ale też i ten naturalny poziom jest właśnie ważny. Czyli człowiek, który będzie więcej wiedział, będzie jego wiara bardziej fundowana, lepiej na tym naturalnym poziomie, będzie raczej właśnie człowiekiem wierzącym, tak powiedzmy, jakoś lepiej, tak? Bo będzie od tej strony ta wiara jakoś wzmocniona. Także, a to wcale nie może się jakby ze sobą kłócić, bo przecież jest jeden twórca natury i łaski, nie? Gdyby było dwóch jakichś przeciwnych. Tak samo jak jest jeden twórca ciała i duszy, ktoś, kto dba o ciało, ciągle podporządkowując je duszy, ciągle pamiętając o pewnej hierarchii między nimi, to jakby no, robi coś bardzo dobrego i Kościół katolicki nigdy przecież nie potępiał kogoś, kto na przykład przez jakieś ćwiczenia fizyczne chce po prostu mieć lepszą kondycję, żeby potem po prostu też i dusza jakoś lepiej funkcjonowała, prawda? To jakby byłoby błędem, gdyby stawiał na tej samej płaszczyźnie, w sensie ważności, gdyby traktował tak samo ważnie, albo gdyby traktował ciało jeszcze w sposób jeszcze taki no, donioślejszy niż dusza, no to wtedy rzeczywiście zdecydowanie by się mylił, błądziłby taki człowiek. Natomiast
natomiast jeżeli rozwija to, to nawet co jest podległe, co jest niższe, ale tylko po to, żeby ono było lepszym narzędziem tego, co doskonalsze, to wtedy jest wszystko dobrze. I co więcej, my nawet nie możemy zaniedbać tych talentów, bo wtedy właśnie wpadniemy w ten błąd, który został w Ewangelii potępiony, kiedy ten, któremu powierzono jeden talent, zakopał go w ziemi, zamiast go rozwinąć. To jest właśnie to, musimy rozwijać te naturalne, więc jeżeli mamy jakieś zdolności umysłowe, to my nawet nie tylko, że możemy, ale my nawet właśnie powinniśmy, nawet jesteśmy moralnie jakoś zmuszeni do tego, żeby rozwijać ten potencjał. No dobrze, to jak ksiądz widzi związek między liczbą eidetyczną a filozoficzną, bo spotkałam się z takimi pojęciami, czy ksiądz nie wyda. To są określenia, które są właściwe dla filozofii Platona, dla tych nurtów platońskich, to ja tutaj ja się tego nie uczyłem, bo to nie jest w ogóle, w tomizmie się takich rzeczach w ogóle nie mówi, to są koncepty takie bardzo platońskie, ale one, zasadniczo w ogóle problem z platonizmem na czym polega? Właśnie na tym polega, że ze wszystkimi tymi nurtami, które będą platonizowały, że to jest przesunięcie akcentu, już mówili o tym, że człowiek jest taki właśnie, ani to zwierzę, tak, znaczy no jest zwierzęciem tym rozumnym, ale nie jest takim zwierzęciem, takim zwierzęciem bezrozumnym, ani też nie jest aniołem, chociaż ma właśnie tą zdolność do wniknięcia w istotę rzeczy, właśnie ma tą zdolność do pojmowania tego, co ogólne, tego, co konieczne, czyli właśnie ma duszę nieśmiertelną też. Znaczy potrafi przekroczyć to, co jest konkretne i wyjść do tego, co jest ogólne. Dlatego też może być szczęśliwy, może poznać Boga. Natomiast chodzi o to, że te nurty platonizujące, bo można jakby wszystkie te nurty filozoficzne na tej osi jakoś tak położyć. To kiedyś to będziemy o tym mówić, bo to jest jeden z najważniejszych w ogóle wykresów, jaki w ogóle filozofii można narysować. I to jest rzeczywiście tam po środku i jeszcze co więcej jest jakby na szczycie tego. Natomiast po jednej stronie będziemy mieli, powiedzmy, te wszystkie nurty, które będą człowieka traktowały tak dosłownie jak takie zwierzę, no to tam będzie jakiś właśnie pozytywizm, empiryzm, te wszystkie takie nominalizmy w jakichś tam postaciach swoich, który będzie traktował człowieka jak trochę takie sprytniejsze zwierzę. A zwierzę ma to do siebie, że ono nie tworzy sobie ogólnych pojęć, tylko operuje pewnymi, jakby zbioramy nimi pewnych wyobrażeń. Czyli jakby tak do końca nie pojmuje tego, co jest ogólne, tylko na zasadzie zbioru tego, co jest konkretne, ale nie, jakby nie potrafi przekroczyć tego, co jest konkretne. I tak samo komputery, czy jakieś tam maszyny liczące, czy tam w cudzysłowie jakoś myślące, taka sztuczna inteligencja, czy właśnie zwierzęta, one nigdy nie są w stanie tej granicy przekroczyć. I filozofia, która będzie człowieka traktowała w ten sposób, oczywiście no, traktuje go wobec tego jak takie zwierzę. A z drugiej strony mamy te nurty, tam właśnie będą te wszystkie platońskie, kartezjanizm, czy tam jakieś inne różne rodzaje idealizmu, które będą człowieku dostrzegały przede wszystkim takiego anioła, nie? I często też podłożem takim, powiedzmy, ala teologicznym takich kierunków idealistycznych jest właśnie przyjęcie w człowieku jakiegoś elementu tam boskiego, czy jakiegoś tam anielskiego, który został nawet w tym ciele uwięziony. Bo to taka jest przecież koncepcja Platona, że człowiek jest duszą, która została w ciele uwięziona i to jest przecież też myśl starożytnych Greków bardzo, bardzo już u nich rozpowszechniona, dlatego tam się nie powiodła ta próba, pierwsza taka próba pozyskania inteligencji greckiej, to przez świętego Pawła mowa na Areopagu, która zresztą to mowa była bardzo, wydawałoby się bardzo dobrze jakby wpisana w potrzeby i możliwości tamtych ludzi, bo on tam wykorzystywał, nawiązywał do poetów, do pisarzy różnych, pewne koncepty, których poruszał, były dobrze znane Grekom, ale jednak zderzył się ze ścianą, wtedy, kiedy powiedział o zmartwychwstaniu. Wtedy, kiedy powiedział o tym, że Chrystus zmartwychwstał i mamy też właśnie jego wzorem i za jego przykładem mamy zmartwychwstać. I to jest, no to dla nich było zupełnie absurdalne. Przecież skoro ciało jest jakimś więzieniem, no to przecież dobrze, że zostaliśmy wyzwoleni, no to przecież chyba o to chodzi, żeby dusza się rozwinęła i żeby się wyzwoliła. No i to jest wszystko w porządku. Po co więcej chcieć, nie? Po co znowu wracać do swojego więzienia? To przecież absurdalne jakieś. Więc wszystkie te kierunki idealistyczne takie, one będą przez to, że traktują jakby duszę jako nie coś takiego, co jest dla człowieka jakby można powiedzieć w sposób naturalny właśnie połączone z ciałem, bo dusza ludzka jest właśnie tak skonstruowana, tak wymyślona przez Boga, tak stworzona, że się posługuje ciałem tak jak właśnie
jak muzyk gra na swoim instrumencie. Ten muzyk jest po prostu tak właśnie wyszkolony, wykształcony, właśnie ma te palce, to wszystko tak skonstruowane, że już na zasadzie też pewnych nawyków i tak dalej, że dobrze operuje tym instrumentem. Instrument jest dla niego czymś pożytecznym. Nie jest jakimś więzieniem, tylko się powinien pozbyć. Najlepiej to spalić instrument, nie to będzie tylko sam tak będzie sobie nucił coś pod nosem. Tak? Dopiero będzie prawdziwa muzyka. Tylko jest normalne, że ma ten instrument. I teraz jest taka zawsze, dla intelektualisty zawsze istnieje, ja pamiętam sam taką pokusę siebie, ja sam doszedłem do tego, że dusza jest właśnie uwięziona. To był, ja sam kiedyś się za tą sprawą o zmartwychwstaniu myślałem sobie, no ja to przyjmuję oczywiście, tak? Ja się cieszę, bo Pan Bóg daje, no to trzeba przyjąć i się trzeba cieszyć, ale po co? Gościem jakieś znowu ciało. Już dusza wyzwoli, będzie w niebie szczęśliwa, no to po co na powrót jakieś tam zmartwychwstanie, skoro już i tak będzie szczęśliwa. To właśnie Tomasz mnie tutaj, powiedzmy tak, nawrócił, w sensie wytłumaczył to, że na przykład dusze, które teraz są bez ciała, będą jednak szczęśliwsze wtedy i one czekają, można powiedzieć, z utęsknieniem, chociaż nie znaczy, że są nieszczęśliwe, ale jednak cieszą się, że zostaną kiedyś z ciałem połączone. I dusza, co więcej, jeszcze pragnie połączenia z tym swoim ciałem. Tak jak muzyk pragnie tego swojego instrumentu, fortepianu, a nie jakiegoś tam, jakiegoś innego, prawda, że tego właśnie konkretnego, tego dlatego każdy w swoim ciele zmartwychwstanie, a nie w jakimś tam innym, zupełnie jakimś tam niezwiązanym z nim, tak? Więc dusza jest po prostu, dusza i ciało są do siebie jakoś wzajemnie dopasowane i dusza, chociaż może oczywiście istnieć, bo nasza dusza jest substancjalna i tworzy taką wtedy substancję taką niepełną, kiedy istnieje bez ciała, może istnieć, ale właśnie jest czymś takim troszeczkę, takim to jest bardzo nietypowym i jest to dla niej też można powiedzieć takim dyskomfortem, że ona istnieje bez ciała. Do tego stopnia, że nawet dusze potępionych pragną połączyć się z ciałem, tylko w ich przypadku akurat się skończy to gorzej niż lepiej, bo one jeszcze bardziej będą cierpiały, będąc połączone z ciałami, potem już po zmartwychwstaniu na końcu czasu. No, wobec tego w ich przypadku akurat to nie jest dobrym pomysłem, ale też naturalnie jednak dusza dąży do tego, żeby się łączyć z ciałem. Natomiast w przypadku czystego ducha, takim jak jest anioł, to rzeczywiście ciało dla niego, właśnie to jest właśnie bardzo ciekawe, że te kierunki idealistyczne, to jest jakby, tak wygląda na to, że to jest owoc niczego innego, jak pewnej inspiracji właśnie pochodzącej ze złego ducha. Bardzo możliwe. Bo tak to by na to wskazywało, że tam pewne inspiracje strony złego ducha się u ludzi po grzechu pierworodnym pojawiły i że ludzie ci, tak, no bo tacy prości ludzie, no to chcieli po prostu tak jak dzisiaj, no hedonizm, tak, dużo mieć po prostu, cieszyć się życiem, tak, a tacy intelektualiści, którzy i tak już to mieli, no bo to często ci intelektualiści to po prostu byli ludzie, którzy nie tyle nawet byli bardziej wrażliwi na rzeczywistość, tylko się rodzili w takich warunkach, gdzie i tak już mieli zapewnione rzeczy materialne i taki człowiek mający jednak pewną wrażliwość, bo tam niektórzy to i tak w tym materializmie umierali i ginęli jak takie prosięta, ale byli tacy, którzy mieli pewną wrażliwość, no i tak widzieli, że to nie daje szczęścia, no, ma wszystko, ma pieniądze, ma to wszystko, ale jakoś nie jest szczęśliwy. To trzeba czegoś więcej. Trzeba rozwijać duszę, tak? Trzeba w jakiś tam sposób, taki czy inny. I to powodowało, że łatwo im było przyjąć coś takiego, że właśnie ta dusza jest jednak tutaj jakoś uwięziona, że wskutek jakiegoś nieszczęścia dusza została uwięziona w ciele i teraz chodzi o to, żeby się jakoś z tego wyzwolić. No to tak to właśnie trochę też było w starożytności wśród filozofów. Były takie, będziemy o tym mówić, bo to się nazywa orfizm. To był rzeczywiście jeden z takich istotnych czynników wpływający na filozofię, zwłaszcza Platona i przez Platona potem na chrześcijaństwo też nawet. Poza tym to ogromne rozpowszechnienie w starożytności, nawet w średniowieczu tych sekt różnego rodzaju gnostyckich, to jest nic innego jak właśnie owoc tego. I to potem też dało pewnego dodatkowe impulsy do filozofii, zresztą też pewne inspiracje znowu tam mogły przychodzić z tamtej strony, ze strony złego ducha i ludzie mieli bardzo często właśnie ciągle wracać do tego pomysłu, że człowiek jest tak naprawdę duszą jakoś tam w ciele uwięzioną i po prostu to ciało do niczego jest niepotrzebne, takie więzienie, a tymczasem Tomizm mówi, że dusza ludzka jest na tyle umysłem słabym, jest sama w sobie tak słaba, tak została stworzona, że w przeciwieństwie do aniołów, którzy rzeczywiście nic dobrego by nie mieli z połączenia z ciałem, bo ciało by tylko ich ograniczało, poniżało tego ducha czystego, związanie z materią, która jest tylko w jednym konkretnym miejscu. No i też nic by to po prostu to ciało nie dawało, no, bo aniołowie, oni poznają świat, teraz będziemy dokładnie mówić o tym, kiedy będziemy mówić o Tomaszu, ale już tak można trochę tak właśnie podać pewnego rodzaju taką wskazówkę. Więc aniołowie poznają rzeczywistość przez pryzmat pewnych idei wlanych, które dostają od Boga. Właśnie pewnych idei, takich platońskich można powiedzieć, które są im jakby dane i oni w świetle tych idei widzą całą rzeczywistość w sposób intuicyjny, bez przeprowadzania rozumowań, bez możliwości popełnienia błędu.
i widzą jakby rzeczywistość zarówno w sposób taki bardzo ogólny, taki, że ta idea jakby daje wgląd wiele rzeczy jednocześnie, ale z drugiej strony widzą rzeczy jako indywidualnie istniejące, poznają, mają dostęp do tego, co jest indywidualne. Bo nasze pojęcia takie nie są. Nasze pojęcia, ludzkie pojęcia, jeżeli mają być takie ogólne, powszechne, takie konieczne, to one przez to muszą być odrywane od tego, co konkretne, bo my poznajemy przez zmysły. Najpierw poznajemy konkretne rzeczy. Ja z tej konkretnej rzeczy próbuję wydobyć to, co jest ogólne, ale w ten sposób tracę to, co jest indywidualne. Jeżeli chcę wydobyć, jeżeli chcę poznać rzeczywistość na tym głębokim poziomie, to za to tracę kontakt w jakimś sensie z rzeczywistością. Tak? I to jest też niebezpieczeństwo tutaj, też na tym też trochę polega niebezpieczeństwo właśnie tej filozofii idealistycznej. Człowiek, który za bardzo wniknie w tę ideę, potem operuje tymi ideami, trochę traci kontakt z tego, co jak jest taki wyobcowany z tego, co konkretne, ale za to jednak wznosi się na poziom takiej wysokiej filozofii. Tak? To nie można tego nie zauważyć, jeśli chodzi o te kierunki platońskie, platonizujące. One się potrafiły właśnie wznieść na ten poziom taki wysoki, ale jednocześnie łatwo potem traciły gdzieś kontakt z tym, co jest takie konkretne. No bo to tak to mniej więcej wygląda. Tak? U Arystotelesa się to udało uniknąć, dlatego że tam jest bardzo duży nacisk właśnie na taką analityczność i na poznanie tego konkretu, bo Arystoteles się wywodził z rodziny lekarzy i tam po prostu zawsze na konkret jakiś jest. Tak? Jest konkretny człowiek, który trzeba wyleczyć, a nie jakaś idea człowieka. Właśnie nie leczy się idei człowieka, prawda? Więc jak ktoś mówi o jakichś ideach, no to jest zawsze niebezpieczeństwo, że on zapomina o konkrecie. Natomiast w przypadku anioła jest tak, że on jakby nie ma tego niebezpieczeństwa, bo anioł operując ideami od razu ma dostęp do wszystkich konkretów, które poznaje w sposób pewny, bezbłędny. Dlatego to anielskie poznanie jest faktycznie dużo doskonalsze i dla anioła takie właśnie wchodzenie, takie swobodne wchodzenie w ideę, to jest zresztą dla niego jedyny sposób na kontakt ze światem. On nie ma innego okna na świat, bo nie ma żadnego ciała, żadnych zmysłów. Właśnie to jest ciekawe, że Tomasz pisze, że zasadniczo ciało jest człowiekowi potrzebne przede wszystkim ze względu na zmysły. A zmysły są po to, żeby karmić nasz umysł. Czyli jakby ciało jest dlatego właśnie dla duszy, a konkretnie właśnie zmysły są najważniejsze. Tak? Dlatego głowa jest taką najszlachetniejszą częścią człowieka, bo tutaj przede wszystkim ten zmysł wzroku, który jest najbardziej uduchowionym zmysłem. Nie? Dlatego my często mówimy o wizjach, o patrzeniu, kiedy mówimy o czymś intelektualnym, bo ten wzrok jest tak bardzo uduchowiony spośród wszystkich pięciu zmysłów, najbardziej tych zewnętrznych, prawda? Dlatego tutaj o tych liczbach nie mogę za dużo powiedzieć, ale też jest ciekawą rzeczą, że właśnie u Pitagorasa, koncepcja rzeczywistości jest właśnie taka, że się na liczbie opiera, znaczy, że taką zasadą, z której jakby świat jest zbudowany, który jest ufundowany, to jest właśnie liczba. Tak? I to właśnie tak, liczba właśnie tak pojęta trochę tak idetycznie, to nie tak matematycznie w sensie takim, że się coś tam liczy i wychodzi tam trzy kamyczki czy cztery, tylko to jest jakby pewna zasada, która jest pewnym archetypem rzeczywistości. Ona tkwi jakby u podstaw rzeczywistości. Tak? To tak jest u Platona, znaczy u Pitagorasa, ale to jakoś u Platona się też pojawia na jakimś poziomie, bo u Platona też będziemy o tym mówili, bo tam mówi się o takich dwóch warstwach rzeczywistości, tej warstwie tego doksalnej, takiej, czyli związanej z tymi odbitkami, takim matrix właściwy, tak? To co tutaj nas otacza, i ten świat prawdziwy, czyli świat idei. Ale tak naprawdę to ten świat idei jest jakby taki podwójny, bo tam po pierwsze są te idee takie prawdziwe, takie idee naprawdę ogólne, naprawdę wzniosłe, idea dobra, idea jedności, idea sprawiedliwości, i te wszystkie takie naprawdę ważne idee, i są takie idee takie troszkę gorsze, one są już jakby częściowo tak jakby trochę w ten świat materialny już tak jakby troszeczkę takie już z nim związane, to są właśnie te idee matematyczne. To jest taki świat takich matematycznych idei. Jest inny trochę taki sposób poznania, są jakby wobec tego takie trzy sposoby poznania, albo przypominanie sobie rozważanie idei, albo poznawanie tego, co jest tutaj, ale to jest bardzo mylące, albo ten świat matematyczny. Więc ten świat matematyczny, świat liczbowy jest tak troszkę pomiędzy jakby duchem i tym, co materialne, więc w tym sensie to jest trochę tak troszkę przejęcie tego pomysłu właśnie Pitagorasa. Ale tak zasadniczo, no to jednak jakby ponad tą liczbą jest coś więcej. Tak? Bo nie udało się w ramach tego systemu liczbowego wyjaśnić tych najważniejszych idei. To się w systemie pitagorejskim tak za bardzo nie udało. Znaczy tam próbowano, bo będziemy też o tym mówić, bo tutaj nawet w książeczce to jest tam, Arystoteles jest cytowany i on tam, Arystoteles podaje nam mniej więcej to przekonania Pitagorejczyków, jak oni sobie tam wyobrażali, i to mniej więcej, no próbują w ten schemat tych różnych tak liczb od 1 do 10 wpisać całą rzeczywistość, że takiej takim elementowym rzeczywistości odpowiada taka liczba, takiemu to taka, no ale to jest taka żonglerka.
tak więc niewiele z tego potem wynika. Inna rzecz, że współczesna właśnie fizyka, przez to, że wszystko próbuje, znaczy no próbuje, to rzeczywiście się udaje, w perspektywie matematyki opisać, tylko że to ma jednak trochę inny charakter, właśnie nie taki eidetyczny, tylko ma taki charakter, nie wiem jak to nazwać, ale inny po prostu trochę, nie? Chodzi mi o wykrywanie się energii duszy. Powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać w zasadzie. Jeżeli ona się zajmuje tym, żeby wprowadzić instrument pianino, czyli tak, nasze ciało do jakiegoś dobrostanu, bo my przeszkadzamy przez różne rzeczy, na przykład, że nie wiem, to ona wtedy będzie miała mniej energii na to, żeby myśleć racjonalnie, tam wznosić się gdzieś właśnie zawyżone religijności, coś w tym stylu. Czyli czy ja dobrze kombinuję? No, zasadniczo tak, znaczy tylko tyle, że no, tak jakby określenia tego mianem energii to jest tak na zasadzie pewnej analogii, ale faktycznie tak jest, że dusza ludzka jest właśnie takie ciekawe, takie, trochę to można porównać do takiego związku, ta dusza, ciało można porównać trochę do związku mężczyzny z niewiastą w małżeństwie. Że z jednej strony, no, tak jak Pismo Święte mówi, no niedobrze jest mężczyźnie być samemu, niedobrze jest właśnie duszy ludzkiej być samą, bo ona jakby wiele rzeczy nie może wtedy zrobić, nie może poznać. Gdyby właśnie ludzka dusza z racji tego, że jest tym jakby takim aniołkiem debilem, takim słabszym umysłowo, to po prostu by poznała bardzo niewiele rzeczy. Bardzo takich ogólnych, takich bardzo wzniosłych, nie męczyłoby ją to poznawanie, bo intuicyjnie poznawała, ale poznawała bardzo niewiele. Związek z ciałem daje jej związek z konkretem i przez ten konkret możemy sobie abstrahować i tak naprawdę wiemy więcej dzięki temu. Tak? Takie małżeństwo daje jakby więcej, ale za to też kosztuje, bo trzeba zwracać uwagę na tą drugą stronę, poświęcać tam, pracować, tak? A tak, że jest sobie taki kawaler tam po prostu, tak? Gra w gry komputerowe, coś, nie musi się niczym przejmować. I to jest podobnie, że ta dusza, kiedy jest z ciałem związana, to ona cały czas musi o to ciało dbać. Znaczy tak w takim sensie, że ciało, bo to nie należy sobie tego wyobrażać, bo to jest też takie platońskie wyobrażenie, że to tak, że ciało to tak, dusza to tak wchodzi w ciało po prostu jak woda jakby w dzban wlać, tak? I ona tam sobie siedzi w tym dzbanie. Tylko to jest tak, że ten dzban jest jakby utworzony po prostu przez tą wodę. Czy dusza sobie utworzyła ciało i ona jakby cały czas, nawet kiedy my nie jesteśmy tego świadomi, nawet w tych procesach, których sobie nie uświadamiamy, które są spontaniczne, tak naprawdę cały czas dusza musi, ciało musi cały czas po prostu tak podtrzymywać w istnieniu. Nawet takie procesy trawienia czy coś tam, to ostatecznie dusza za tym stoi. No, że te komórki jakoś tam działały, że te enzymy w tych komórkach, że tam jest mnóstwo, na przykład w każdej sekundzie ileś tam cząstek promieniowania takiego jonizującego, pochodzące na przykład z promieniowania kosmicznego, czy tutaj ze ścian promieniują, tutaj przecież wszystko promieniuje, to one jakby mnóstwo, ileś tam razy w ciągu sekundy następuje na przykład zniszczenie tego łańcucha DNA, rozerwanie. I są enzymy, które po prostu to naprawiają. To właśnie za tym stoi ostatecznie zawsze dusza. To dusza zawsze jest tym czynnikiem, który zawsze to robi. Trzeba kończyć, tak? Dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie krótkie. O motywację. Dlaczego Pan Bóg wszedł tak ryzykowi, że... Proszę, już nie wiem, czy będziemy mogli... ...jest człowiek, skoro miał Panią, kierunek terapii, i nie było zastanowione. Po co wszedł? Jakie ryzyko podjął? Jaka jest jego motywacja? Ktoś odpowiedział na tyle? No jest po prostu pewna doskonałość świata, która jest większa w momencie, kiedy on jest właśnie duchowo-cielesny niż tylko czysto duchowy. To można sobie wyobrazić przez wyobrażenie sobie jakiegoś ogrodu, gdzie są te najwspanialsze, największe rośliny, jakieś wspaniałe drzewa, ale brakuje jakichś małych krzaczków. Ten świat jakby z tymi małymi, ten ogród z małymi krzaczkami, to same w sobie są czymś niepozornym wobec tych wielkich jakichś tam świerków, czy jakichś wspaniałych drzew, jakichś tam wielkich dębów. A tutaj mały jakiś tam rośnie jakaś mała bylinka, tam takie małe dziadostwo. Ale ono jakby w połączeniu z tym całym, całą tą resztą, tak, stanowi coś doskonalszego, niż nawet gdyby to wyrwać, te małe krzaczki i posadzić następnego dęba, nawet takiego wielkiego, tak? Po prostu jest większe zróżnicowanie, większa harmonia. Taki świat, w którym jest też i człowiek. Człowiek pełni taką ciekawą funkcję, bo on też na swój sposób jakby tą doskonałość Bożą pokazuje, czego nie ma na przykład u aniołów. Jest taki pewien specyficzny sposób. Zasadniczo człowiek jest mniej doskonalszy od anioła, ale pod pewnym względem może być bardziej doskonały. I na przykład jest coś takiego, bo człowieku ta dusza, która ożywia całe ciało, to trochę na zasadzie pewnej analogii tylko, niedoskonałego podobieństwa, pokazuje nam to, co się dzieje w przypadku Boga, który cały świat rzeczywiście podtrzymuje w istnieniu i nim kieruje, tak jak dusza ludzka kieruje całym ciałem. To sam święty Tomasz pokazuje ten przykład. Oczywiście to jest odległa analogia, bo Bóg jest rzeczywiście nieskończenie odległy wobec świata, jest odrębny w doskonalszy sposób niż dusza wobec ciała, tak? Bóg wobec świata. To nie jest do końca to samo, ale jest rzeczywiście coś takiego, że
że pod pewnym względem człowiek może być doskonale oszaleniały. Jest takim zwornikiem, niezwykłym stworzeniem, bo jest takim zwornikiem jakby świata w tym sensie, jakbyś w centrum, bo jest jednocześnie tym, który należy do świata stworzeń duchowych i jednocześnie jest tym, który należy do świata stworzeń materialnych. Ma taki specyficzny charakter. Bo Pan Bóg jakby myśli o całości w pierwszej kolejności, tak? Doskonałość całości to jest więcej niż tylko doskonałość części. I ta harmonia, to uporządkowanie świata, w którym jest człowiek, jest większa. Poza tym zawsze kwestia Bożej wolności. Bóg mógłby w ogóle świata nie stwarzać. Z jego perspektywy nic się jakby nie stało. Jakby nie ma więcej doskonałości przez stworzenie świata. Ale